Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Cuki i zapraszam Was na kolejny odcinek Zagrajmy w Risen. Oczywiście kontynuujemy naszą przygodę i mam nadzieję, że ten czas jakoś tam szybko zminie. To jeszcze 2 tygodnie, 2-3 i w końcu sobie pogramy w coś z lepszą grafiką albo nowszą grę lub po prostu zaczniemy grać w Minecrafta na 200 paru modach na paczce gracza Wichur1993, którą sam sobie gram, ale to wiecie, wczytane 3 czanki i FPS-ów 15 to nie jest gra tak naprawdę, to się nie nadaje do nagrywania. Ale próbuję się uczyć tych modów wszystkich i skończyliśmy na tej farmie. Chyba tutaj już wszystko zrobiliśmy, prawda? Nie mieliśmy tu żadnych dodatkowych questów. Nie mam jakiejś runy światła albo czegoś? Light. Okej, okay. I możemy iść w takim wypadku. Mamy światełko, tutaj nic nie ma. Oj, co to było? Jakiegoś dodża wykonałem. Tu jest ta świątynia niby, tu jest ten strażnik. Nawet z sobą nie chcę gadać. Tutaj nic chyba nie ma zbytnio, więc musimy chyba od razu iść tam, na bagna do Dona Estebana. Z tego co pamiętam, a chyba dobrze pamiętam, tak czy nie tak, może tak, chyba tak, no na pewno tak, jak nie to się zdziwię i to nawet dość bardzo. Z okazji pozbierajmy co możemy. Coś tu jeszcze widać. Niezbyt widać te wszystkie stwory w nocy. W ogóle nic nie widać w nocy praktycznie. Ja mam tu trochę rozjaśnioną grę, ale wy na YouTubie, jeśli przyciemną to, nią, to jeszcze bardziej to raczej nic nie zobaczycie. Więc od razu wam to komunikuję, nie? Mana plant jakiś, świetnie. Kolejna roślinka do alchemii. Tutaj jest... To było chyba jakaś farma. Tak, to jest ta farma, na której robiliśmy questy. Chicken, nie, chickena nie będę. Nie będę się znęcał nad chickenami. Nie o to mi chodzi. No. Ej, bez takich. Bez takich. Ja tu proszę o chwilę przerwy. Ja tutaj drinkam potki. Serio? No daj się trafić! Jezu, ja i moje umiejętności używania magii w tej grze. No ładuj ten spell. Okej. No to było naprawdę słabe. Bardzo słabe. Ale dobra. Wiemy, że musimy mieć więcej many. Dużo więcej many. Dużo więcej inteligencji, damage'a, wszystkiego. Dobra, nie będę tam szedł. Biegnę od razu na bagna. Może golnę sobie tą potkę. Czy tutaj coś jest? O Jezu. Potkę przypadkiem kliknąłem, mniejsza. To jest ten większy. Światło nam zniknęło. Okej, okay, zabiliśmy go. Ojojoj. I puch. Dostał. Okej. Okay. I żebyście wy cokolwiek widzieli, znowu użyjmy światełka. Po co ja używałem... jak mam tutaj runę. Ale dobra. Zwój mnie kosztuje, patrzcie. Ten kosztuje 10 many, ten kosztuje 5 many. Fajnie wiedzieć. Dobra, łyknij tą manę. W takim razie będziemy używali zwojów, kiedy możemy. Będzie trzeba też porobić sobie parę tych zwojów.
żeby nie zużywać głupio many. No, jest tu cokolwiek? Chyba nie. Ty. Chyba nie chcesz z nami gadać, bo widzi, że mamy na sobie szmatki inkwizycji. No, mniejsza o to. Musimy też pójść do tego obozu, który tutaj był gdzieś. Z tego co pamiętam, też mieliśmy wziętego jakiegoś questa do niego. On chyba był tam. Skąd to? Bum. Tam jest chyba bagno. Tam chyba musimy iść, do tego obozu. Dokładnie, widzę już nawet ruiny. Musimy pogadać z nimi. O Jezu, Jezu, nie, nie lagujcie, nie lagujcie. Proszę nie lagować. Nie powinni nas atakować, ponieważ jesteśmy magami. Ale jak wiemy, wypadki się zdarzają. Warrior of the Order. Rekruty. No, przestań się trząść. To sami rekruty. Chyba tylko ten od questa jest jeden. Ten możemy pogadać, chyba Rudolf. Właśnie. Rekrut. Dokładnie, tylko ten jest. Do tego jednego questa. A new person. Finally, someone I can send. Thank the gods. You talking to me? Certainly am. Everyone else is busy, pretending to be busy, or is just lazing around. And I have to get a message to Severin. He's helping process the artifact at a farm. I think they call it Tilda's farm. I need every man to clear these artifacts. And I mean every man. But someone has to tell Severin our situation. Tell him we need support. We haven't got the manpower we need. Severin sent me. I'm to report to you. Good. What did he say? Is he sending reinforcements? He'd better be. He can't. He says he has big problems himself. Blast. I thought this would happen. He's going to just leave us here. What a nightmare. We've got a choice. We work faster, or we never get out of here. Thanks for the update. Here. I haven't gold to thank you. Please, take these potions. Dawaj potki. And tell the beggar. Just tell him we're still alive. No i okej, git. Dostaliśmy free potki. Jakbyśmy robili questy dla bandytów, to moglibyśmy przyjść tu ich wytłuc po prostu. Jest quest, żeby zabić go. Ale... Interesting. Now who could teach me to pick locks?
No, już jestem, przepraszam za to, ale musiałem wyciszyć sporą część na jakieś tam ostatnie dwie minuty, ponieważ no, zwaliła mi się matka i nie chciała wyjść. Dzik. Co ty? Co ty, stary? Pana nie poznajesz? Będę żłopał te manapotki. Gdzie ten dzik jest? O nie. What the hell? No, zostaw mnie. No, muszę się jakoś znaleźć. Jeden. I drugi, okej. Było blisko. Myślałem, że jest jeden, a wyskoczyło trzech. Mniejsza z tym. Już się nam nasze umiejętności powoli zwracają. Skurowania zwierząt. Zbierania ród. To są bardzo dobre wiadomości. Czekajcie, tam był ten. Okej, czyli tu musimy iść. I tutaj mamy wilki. Boom. Ola, jaki lag! Okej. Dwa kile. No już powoli się trochę uczę grać. Czy sobie golnąć fotkę na manę? Nie, chyba już dojdziemy do obozu Dona bezpiecznie. Albo i nie. Tam są nieumarli, których jeszcze nie chcę zahaczać. Okej. No, dość sprawnie to idzie, powiem wam szczerze. Proszę być tam cicho, burza. Tu roślin chyba już żadnych nie ma. Wszystko wyzbierałem. Mniejsza z tym. Lecimy szybko do Dona. Lucor, Delgado. Ha, mogę z nim jeszcze tradeować. Okej. Well, look who's come over all chatty. I lost. Well, that's a screw up. So what? Right. Think. God. Where? Aha, co jeszcze do tego. Te questy z miasta. Do tego questa z miasta, ale no przecież znalazłem tego typa. Okej. Mniejsza z tym. Zabiłbym cię, ale jeszcze nie mogę. Jeszcze. Podkreślając, jeszcze. Masz szczęście, że niedługo będę mógł cię zabić. Tak na koniec gry, ale... No, ale niedługo, nie? Idziemy do Dona. Hej, come here. I need to talk to you. Spadaj, mam cię gdzieś, albo... And who are you? Never mind who I am. My boss is interested in you and what you can do. Wants me to make you an offer. Who is your boss? A powerful man. More powerful than the Don. This isn't a pissing contest. I've told you what you need to know. How can I refuse an offer I can't refuse? We need a smart operator. And my boss thinks that's what you are. What does your boss want from me? Help. That's all. You can find something that a certain person needs and give them information they need to make a decision. You're one of Captain Romanoff's men. Smart bastard, aren't you? That's why you're the man for this job. Who am I supposed to help? A woman. She has a small tavern down on the harbour quay in the town. Patty, yeah, I know. Pretty clued up, aren't you? Have you heard of any discs? Crystal discs?
I've heard of many things. Perhaps I've heard of these discs. Help us, and I'll tell you more. What has Patty got to do with this? Don't worry. She's not going to get hurt. Just visit her and do what she asks of you. That's all? Yeah. Just do what she asks. This isn't some strange way of her asking me out, is it? Stop asking questions and do it. You'll find it easier on yourself. And you'll get paid too. How could you refuse that? All right. I'll call on Patty. Good. Why don't you go and do that now? You'll hear from us later. Have fun with Patty. A, to są ludzie Romanowa, oczywiście. Skubnęliśmy go na złoto, nawet jakbyśmy tego nie zrobili, to by chciał nas zabić. I come from the Inquisitor. He would like to suggest a deal with you. Then let me hear what that fine gentleman has to offer. He's looking for a set of crystal discs. And what does that have to do with me? He wants you to get them. What does he offer in return for these discs? The gold from the ruins. The ones you currently occupy, in any case. Take that, and he won't trouble you. That is indeed an offer. Agreed then. Discs for the ruins. Tell me, what is the Inquisitor planning to do with these discs? He needs the discs to open a gate. A gate into the mountain. Where does this gate lead? The only way to find out is to go in. But the gate must be secure for a reason. There is something behind it. So that is why the Inquisitor has come here. He suspects the secret that explains these temples, these storms, lies behind this gate. We haven't found anything else that explains them. Well then, we had better be prepared for whatever nightmares lie inside. Just in case the monsters kill you and your Inquisitor. Do you know where these crystal discs are? I have one object that matches that description. You can take your discs. Go and take them to your Inquisitor. My actions show trust and honor. I hope your actions will do the same. Just one. The Inquisitor needs several. And if he's right, and we need to get in there to save the island. Well, we have a new excavation in a temple to the east, not far from your monastery. My man Fincher is overseeing work there. It's a large ruin, hasn't been excavated by your men yet. Maybe one of these discs is there. Talk to Fincher. He will show you where the temple is. What makes you think a disc is in the temple to the east? Well, can you think of anyone else? Searching a large temple has to make more sense than poking around in the woods. Wouldn't you agree? Is it true that you do business with Romanov? What is wrong with that? Pirates act for themselves and for gold. The Inquisitor acts for his faith. Me, for my people. We all have our own beliefs. We all act in our own interest. No i okej. Dostaliśmy jeden ze złotych dysków. Mogę to poczytać? Gold and water. The secret treasures of the desert. Secret treasure of the desert. Nie wiem co to znaczy, ale dobra. Bookstand. Boom banger bang. The worst failures in alchemy. Okej. Ty. Do you have things to sell? Masz sporo rzeczy do sprzedania, widzę. Czekajcie. No dobra, sprzedam. Chociaż nie, Alaric Sworda sobie zostawię na wszelki wypadek. Całą resztę tych śmieci sobie sprzedam. Zobaczmy, Staff Combata mogę sobie zostawić. Axe Fighting
też sobie zostawię, bo to chyba mi się przyda na koniec. To mogę chyba sprzedać. 146 golda, no niedużo, niedużo, bardzo niedużo. Smith Hammera mogę zostawić sobie. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy do sprzedania. Mamy skóry. Skóry sobie sprzedamy na pewno. Ale te rzeczy, kurde, mogą być sporo warte, albo do alchemii użyte. Więc ich nie chcę za bardzo sprzedawać. Dobra, zobaczmy, ile są, kosztują te potki. Sporo. Sporo wydam. Kupię jeszcze 4 te. Teradę. Nie. A tak. Okej. Mamy już mana potki, nie ma z tym żadnego problemu. Flincher. Ten. Is there a faster way to reach this place? We've uncovered some sort of mage stone at the temple. They say it has the power to move people from place to place in an instant. You might find it useful in the work you're doing for the Dom. Dostaliśmy właśnie teleport. I take care of things for him. Keep an eye on people. Want to find out so you can tell your friends up at the monastery? Well, tell them this. I am keeping an eye on them. They don't cause trouble, you don't cause trouble. You won't get any trouble. Okay. What is that guy doing at the entrance? You mean Balturo? He's one of Captain Romanoff's men. The old pirate often sends us people. The Dom does business with him. Usually some minor racket, nothing important. At least, not for me. I see. How are things going here? I'm worried about the temple over to the east. I sent a group of men to the entrance. Our treasure seekers were able to open it. But something's not right. They should have been back here long ago, and I've heard nothing. I'll see what's happening at the Eastern Temple. Good. I put Danilo in charge of things over there. Find him, and tell him I'll feed him to the rotworms if he doesn't get a move on. I'll show you where the entrance is on your map. Good luck. Maybe later. I co, na mapie mi pokazałeś? Mapa, mapa. Dobra, wejście. Śmieciu, miałeś mi pokazać, gdzie jest wejście. Volcano Keep, Bandit Camp. Jak nie patrzę, powinno być gdzieś tu. Nie ma tego nigdzie zaznaczonego. Ty zakłamana łajzo. No zobaczcie, to jest miasto, to jest katedra. East, czyli tam jest północ. East jest tam. Gdzieś tam. Ale jak tam dojść? Tak, tam. Nie, East jest tam. Przepraszam, bo myślę jedno, a robię drugie. Kurczę, zapomniałem już kierunku świata, serio. Angielskich przynajmniej. North, South, East, West. No tak, East jest tam. Okej, czyli musimy dreptać sobie na Ista. On wejście tam było gdzieś tam. Z tego co pamiętam przynajmniej.
A, mam nadzieję, że chociaż tam dojdę w tym odcinku. Jak nie, to będzie trochę lipa. Lipton. Ojej. Nie! Kurde. Double kill! Moby się zrespiły. Kurde, zapomniałem całkiem o tym. Trzeba iść trochę ostrożnie. Ponieważ wiecie, zrespione moby to kłopoty. What the fuck? Tam są robaczki. Ciekawe, czy dam im radę. Zaraz zobaczymy. Mamy w sumie 26 minut odcinka, więc tutaj chyba zakończę. Easy peasy, dobra. Dałem im radę, tam jest jeszcze jeden, ale najpierw Golni sobie ma napotkę. Przejdziemy do końca tego mostu. Boom. I boom. I jesteśmy magami, wykorzystujemy to, ha ha ha. Tam jest jeszcze jeden, więc sobie jeszcze tego zabiję. Umiem używać magii, więc jestem fajny. Szlak by to trafił. Okej. Okay. Nie zabrałeś mi nic, mam nadzieję. To moje. O, patrzcie. Thanks again for helping me. You helped me. I owed you that. You've met some outlaws then. Jan came for me. Thank you for sending him. Well, I hope you find somewhere safe to stay. I guess I'll have to try to make some kind of life here myself. We all have to make the best of things. I'm fine. And take care of yourself. I hope things work out for you. No, nasza najstarsza przyjaciółka z tej wyspy, Sara. Tutaj mam zioło. Trzeba brać, nie marnować. Wejdźmy tu. I gdzieś... Tutaj, znaczy nie tutaj, ale tam dalej ścieżką powinny być te ruiny. Tam widzę już nawet stwory, tutaj są dziki i te inne żyjątka. Tak więc tutaj zakończę nasz odcinek, zapiszmy sobie grę. Mam nadzieję, że wam się to podobało, troszkę popchnęliśmy fabułę do przodu. Wiemy, że Don miał tylko jeden dysk i jeszcze jeden mamy do naprawienia. Jeden będziemy szukali na wschodzie i to chyba tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia w następnym odcinku Zagrajmy w Risen. Hej!